warto inwestować w siebie i w nieruchomości? Aktualnie myślę, że w kryptowaluty. W samokształcenie, w swoje pasje. W przyszłość. W siebie. Nie, na początku. Na początku w siebie, najlepiej w siebie. No na razie może, w dzieci, ale no... Potem w jakąś dobrą lokatę może. No pewnie jakieś akcje na giełdzie lub po prostu założyć dobry biznes, jak na przykład, nie wiem, salon tatuażu albo coś takiego, gdzie każdy się może spełnić. Ja bym nie zainwestował, ja bym sobie auto kupił. Ja to w złoto bym inwestował, zawsze jest sporo warte. To nie wiem, w co warto, bo się specjalnie na tym nie znam, ale bym sobie w ziemię pewnie zainwestował. W chwili obecnej chyba tylko w mieszkanie. W jakiejś takiej ruchomości, no. Na pewno nie w jakieś tam fundusze inwestycyjne albo coś, bo to w ogóle jest za duże ryzyko. Moim zdaniem w nieruchomości, one zawsze jakby ziemię. Są dobrą inwestycją. Książki. Jeżeli ktoś ma większą wersję do ryzyka, to powinien inwestować w jakieś bezpieczne instrumenty typu obligacje Skarbu Państwa. Jeżeli ktoś ma bardzo małą wersję do ryzyka i jest gotowy na stratę do 100% środków, no to może wybierać mniej bezpieczne instrumenty typu, nie wiem, akcje czy jakieś tam nawet pochodne. Ja osobiście też inwestuję, ale nie będę mówił w co.